Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj poniedziałek, 12 dzień czerwca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Tradycyjnie rozpocznijmy od podsumowania ostatniej sesji i tym samym całego zeszłego tygodnia. Na polskiej Giełdzie był to skrócony tydzień, powiem w czwartek. Handel na GPW się nie odbywał. Piątek jednak przyniósł powrót do wzrostu wszystkich głównych indeksów na polskiej giełdzie. WIG20 za, na zamknięciu zyskał 0,7%, szeroki indeks WIG 66%, SWIG 80%, czyli indeks małych spółek około 0,6%, a MWIG 40% WIG20 w czasie sesji Wyznaczył lokalny, historyczny wzrost ostatnich miesięcy na na giełdzie od odbicia z października od dołka z października 2022 roku odbicie na indeksie Wig 20 wyniosło ponad 54%. Zamknięcie w piątek przypadło na poziomie 2050 punktów. Obroty na polskiej giełdzie w piątek wyniosły około miliard 100 milionów złotych, z czego ponad 900 z, dotyczyło spółek znajdujących się w indeksie WIG20. Na Wall Street z kolei piątkowa sesja przyniosła delikatne wzrosty. S&P Dow Jones oraz technologiczny Nasdaq zyskały około 0,1%. Jednak S&P znajduje się najwyżej od Kilku miesięcy, od kwietnia 2022 roku. A jeżeli chodzi o technologiczny indeks NASDAQ, to zamknął się już siódmy tydzień z rzędu na wzroście, czyli siedem tygodni z rzędu tak zyskiwał w każdym z poszczególnych tygodni. To, na co obecnie zwracamy uwagę, to decyzje Fedu oraz Europejskiego Banku Centralnego. Bieżący tydzień, bowiem to, bowiem przynosi dużo wydarzeń makroekonomicznych. We wtorek powinniśmy poznać dane o inflacji w USA. W środę z kolei Fed, czyli Amerykański Bank Centralny, Zdecyduje w sprawie podwyżek stóp procentowych bądź utrzymania ich na bieżącym poziomie. W czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Europejski Bank Centralny. A więc rzeczywiście przed nami tydzień pełen, pełen wydarzeń. My tymczasem rozpoczniemy od CD projektu i od wydarzenia, które bardzo istotne było z sektora gamingowego, które odbyło się w weekend, czyli Xbox Games Showcase. I tam dowiedzieliśmy się m.in., że Cyberpunk 2077, widmo wolności, czyli ten jedyny dodatek do Cyberpunka, ma ukazać się i wejść na rynek 26 września, czyli chyba troszkę wcześniej niż większość analityków zakładało. Tutaj pojawiały się prognozy na początek 4 kwietnia. Kwartału bieżącego roku, bądź nawet termin bliżej gwiazdki, czyli koniec roku. Okazuje się, że 26 września to czas, kiedy zadebiutuje dodatek widmowolności. Dodatek, który będzie dostępny na komputery PC, a także konsole nowej generacji, czyli Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. Wiemy, że na chwilę obecną. Dodatek ma kosztować na komputery PC oraz Xboxa 99 zł, a na PlayStation 5 134 zł. Podczas Xbox Games Showcase dziennikarze mieli możliwość pograć się w dodatek. Recenzje zbierane na chwilę obecną są raczej przez portale bardzo pozytywne. Wiemy też, że w nowej grze, w nowym dodatku, ma pojawić się ponownie Keanu Reeves, a także Nowością będzie zagrana postać przez aktora Idrisa Elba. Na chwilę obecną początek bieżącej sesji przynosi mocne ożywienie i wzrosty na akcjach CD Projektu, który zyskuje w ciągu pierwszej godziny nawet ponad 8% i znajduje się blisko granicy 140 zł za akcję. Bardzo ciekawa sesja dla akcjonariuszy CD Projektu. CI Games z kolei zapowiedział, że podpisał umowę dystrybucyjną gry Lord of the Fallen. Na rynek Ameryki Północnej i Południowej. Tutaj dystrybutorem będzie spółka UI Entertainment, która ma fizycznie zająć się dystrybucją gry na rynek amerykański, w tym oczywiście USA, Kanadę czy Meksyk oraz Amerykę Łacińską. Osobno prezes Tymiński chce dodać pod głosowanie w czasie Wolnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Możliwości wprowadzenia programu motywacyjnego, który miałby objąć kluczowych pracowników i współpracowników grupy kapitałowej, w tym zarząd. Prezes Tymiński jest też największym akcjonariuszem CI Games, posiada 20, ponad 29% udziału w kapitale zakładowym. PKN Orlen z kolei poinformował, że uzyskał zgodę na zagospodarowanie złoża Tyrwing na Morzu Północnym. Szacowane wydobycie zaplanowane już na pierwszy kwartał 2025 roku. Co istotne, PKN Orlen ma używać Obecnej infrastruktury, która już znajduje się na Morzu Północnym, dzięki czemu możliwe będzie zmniejszenie emisji CO2 nawet 50-krotnie w porównaniu, gdyby ta infrastruktura musiała powstać od zera. Osobno PKN Orlen informuje, że ogranicza eksport asfaltów, a nadwyżki będzie ściągał do Polski, między innymi z Czech. Spółka w tym wypadku zaznacza, że priorytetem pozostaje zabezpieczenie dostaw do Polski. I na koniec ciekawa opinia analityka SP Heiko Verhaga, który zaznacza, że jego zdaniem wyrok CUE raczej nie powinien spowodować poważnych implikacji dla polskiego sektora bankowego. Oczywiście mówimy o negatywnym wyroku CUE, który zakładałby, że banki nie mogłyby żądać. Opłaty za korzystanie z kapitału w momencie, kiedy kredyty frankowe uznane byłyby za nieważne bądź nieaktualne. Zdaniem analityka banki będą w stanie ewentualnie organicznie odbudować swoją strukturę kapitału, a największe problemy będą miały małe banki, które są nierentowne i ewentualnie w tym wypadku też kilka innych czynników. Które mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność tym bankom, w tym na przykład przedłużenie wakacji kredytowych. Przypominam, że wyrok CUE w tej sprawie już w bieżącym tygodniu, 15 czerwca. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.